Psyche. Podcast psychologiczny. Zapraszają Monika Karbarczyk, Aleksandra Sobieraj i Aleksandra Pucułek. Ma je każdy, ale nie każdy chce o nich mówić albo wstydzi się o nich mówić. Fantazje, marzenia erotyczne. Witam w kolejnym odcinku podcastu psychologicznego Psyche. Z tej strony Monika Karbarczyk, a moim gościem jest dzisiaj pani Klaudia Latosik, terapeutka, edukatorka psychoseksualna, współautorka książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. Współprowadzi projekt edukacyjny Srebrny Warkocz, w którym wspiera osoby po 55 roku życia w odkrywaniu i eksplorowaniu swojej seksualności. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Temat trudny, bo fantazje oraz marzenia erotyczne. Pani Klaudio, może tak na początku spróbujmy zdefiniować, czym są te fantazje i po co nam one są. Fantazje seksualne to są pewne mentalne obrazy związane z przeżywaniem erotyki, przyjemności, radości, seksualności, które pojawiają się w naszej głowie, które są w naszych wyobrażeniach. Fantazje seksualne są bardzo szerokie, bo mogą dotyczyć zarówno samego kontaktu seksualnego, samej aktywności seksualnej, jak i też kontaktu z własnym ciałem, z sensualnością, ze zmysłowością, więc temat fantazji seksualnych jest dosyć duży. Skąd one się biorą? No, biorą się z naszej własnej wyobraźni. Czyli tak jakby pochodzą od nas. Wpływa też na to, co jest na zewnątrz, czyli filmy, które widzieliśmy, nie tylko o tematyce pornograficznej, ale również mogą to być filmy obyczajowe, filmy fabularne, czy nawet komedie. Z literatury, z innych źródeł opieramy też nasze fantazje seksualne na tym, co przeżyliśmy w przeszłości, czyli na naszym takim doświadczeniu historii seksualnej. Czyli fantazją seksualną może być zarówno marzenie o tym, żeby przyjechał książę na białym koniu, jak i po prostu fantazją może być myślenie o takiej przyjemności, którą daje nam na przykład, nie wiem, spędzanie czasu na plaży i takie sensualne wręcz doświadczanie przyjemności z dotyku. Tak, może być ten rycerz na białym koniu, a też możemy mieć fantazję na przykład, że leżymy na plaży, opalamy się na przykład nago, promienie słoneczne muskają nasze ciało, jest nam ciepło, jest nam przyjemnie, piasek delikatnie otula też nasze ciało i to też jest fantazja erotyczna. Czyli wszystko, co nam po prostu sprawia przyjemność. Tak. Tak. Ja wspomniałam na początku, że te fantazje to bardzo trudny temat, bo mówienie o swoich potrzebach, marzeniach, czy w ogóle o swojej seksualności nie jest łatwe. Mam wrażenie, że my nie potrafimy o tym mówić normalnie, albo mówimy o tym wulgarnie, albo wcale i mówię to z własnego doświadczenia, na przykład spotkań z kobietami czy z mężczyznami. Czy pani ma podobne obserwacje? Tak, obserwacje są podobne. Rozmawianie o seksie wiąże się z dużym wstydem, z dyskomfortem, z niepokojem i to są dosyć trudne emocje, które przeżywamy, więc żeby jakoś sobie z tymi emocjami poradzić, no to żartobliwie zaczynamy o tym mówić. Albo idziemy trochę w taką sferę bardziej medyczną. Medykalizujemy właśnie ten język seksu, żeby też sobie z tym jakoś poradzić. Czasami to może być też wulgarne. Nie rozmawiając o seksie, no też nie rozwijamy się w słownictwie i jak o tym rozmawiać swobodnie, więc kiedy dochodzi już do takiej rozmowy, no to zaczyna się robić trochę dziwnie, trochę niezręcznie, więc na różne sposoby każdy z nas sobie indywidualnie jakoś radzi, żeby taką rozmowę przeprowadzić, czy nawet przez nią przetrwać. W swojej książce, o której wspomniałam, napisałyście panie razem z panią Olgą Żukowicz, że podstawą takiej dojrzałej, świadomej miłości, w ogóle dojrzałego postrzegania siebie i swoich potrzeb jest ta rozmowa. No ale właśnie, my nie potrafimy o tym rozmawiać i chciałabym zapytać, jakie mogą być tego przyczyny? Czy to jest wychowanie? Czy to jest po prostu, nie wiem, jakaś norma społeczna, w której żyjemy? Jakie mogą być przyczyny tego, że my tak bardzo jesteśmy w sobie zamknięci i tak bardzo się boimy, że zostaniemy postrzegani jako osoby wyuzdane. Co może być tego przyczyną? Przyczyn jest sporo. O seksie nie rozmawia się bardzo często w domu, szczególnie u pokoleń starszych czy pokoleń w średnim wieku. Być może to się trochę zmienia, z tym, że jeżeli ktoś ma teraz 40 lat i ma dzieci, a u niego w domu czy u niej nie rozmawiano o seksie, no to też może mieć trudność w rozmowie ze swoimi dziećmi teraz. Jest to temat tabu, związany właśnie ze wstydem, zawstydzaniem często. Ilu z nas doświadczyło czegoś takiego, że oglądając jakąś scenę, nawet nie erotyczną, ale pocałunku w filmie. Byliśmy kilkuletnimi dziećmi, rodzice reagowali, zamknij oczy, nie patrz, wyjdź, fuj. Czyli stajemy taki przekaz, że ta sfera, no, nie do końca jest okej, że powinniśmy czuć zawstydzenie, kiedy na to patrzymy, kiedy o tym myślimy. Jest też takie przekonanie, czy też wciąż funkcjonuje to, że seks ma służyć prokreacji. a nie przyjemności, a nie odkrywaniu siebie, a nie pokazywaniu swojej ekspresji seksualnej. No więc po co o tym też mówić? Przeczytałam w pani książce bardzo fajne zdanie, mianowicie podczas chyba jakichś warsztatów jedna z kobiet, która brała udział, wspomniała, że bardzo trudno jest jej mówić o tych sprawach intymnych, dlatego że ciągle słyszała takie zdanie, że jeśli będziesz o tym mówić, to nie znajdziesz sobie mężczyzny. Tak. I że to ją tak bardzo blokowało, że dopiero właśnie na tych warsztatach, kiedy zrozumiała, że to się nijak ze sobą nie łączy, poczuła taką wolność i ulgę. Mit Madonny i Ladacznicy, on cały czas funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Madonna to jest ta, która nadaje się na żonę i matkę, którą się przedstawia rodzicom i dziadkom, a Ladacznica to jest ta bardziej wyuzdana, o której się marzy, z którą się chce realizować swoje pragnienia seksualne, no ale ona się nie nadaje na matkę. Jakieś jest takie przekonanie, że nie da się tych dwóch ról łączyć, i że mężczyzna mnie odrzuci, jeżeli ja pokażę swoją pełną ekspresję seksualną, stąd jest tłumienie takich swoich prawdziwych potrzeb, z prawdziwych odczuć i prawdziwych pragnień w czasie seksu. Właściwie pani już o tym powiedziała, ale musimy to jeszcze raz podkreślić. Nie ma niczego złego w fantazjowaniu. To jest naturalna aktywność i największe badania dotyczące marzeń i pragnień, fantazji seksualnych przeprowadził dr Justin Lehmiller. On pracuje w Instytucie Kinseya. Przepytał ponad 4000 Amerykanów i Amerykanek, więc to jest bardzo duża grupa, o ich fantazje seksualne. Pod różnym kątem i okazało się, że fantazje seksualne ma 97% osób. Czyli wszyscy, tak jak powiedziałam. Wszyscy. Nie wszyscy o tym chcą powiedzieć. Tak. Czy możemy w jakiś sposób pogrupować, jakie są to fantazje seksualne? O czym my fantazjujemy najczęściej? Będę nawiązywała do tego badania doktora Justina Lehmillera, bo one są bardzo duże i badano też w Europie, na przykład w Holandii i do podobnych wniosków dochodzono, więc jest to jakieś takie wspólne dla nas, trochę niezależnie od szerokości geograficznej, chociaż oczywiście pewne skrypty kulturowe mają znaczenie. Więc najczęściej fantazje seksualne oscylują wokół kolejność przypadkowa. Tutaj będę je wymieniała nie dlatego, że numer jeden to jest najczęściej występująca fantazja. To jest seks z wieloma osobami, czyli trójkąty, na przykład orgie. To jest potrzeba takiej nowości, różnorodności, przygody w seksie, czyli zmiana pozycji, seks w nietypowym miejscu, o innej porze dnia, takie urozmaicenie. Czyli w windzie, na stole. Tak, w windzie, na stole, tak, w kinie. W kinie. Różnie. Po prostu coś innego niż doświadczamy tego na co dzień, bo dla jednej osoby czy dla jednej pary seks pod prysznicem będzie jakąś nowością, a dla drugiej na przykład będzie seks w samochodzie, więc to jest bardzo różnorodne. Są fantazje wokół BDSM-u, czyli uległości, dominacji, dyscypliny i zniewolenia. Dalej wokół zmysłowego, waniliowego seksu, czyli takiego połączenia emocjonalnego z drugą osobą, najczęściej z obecnym partnerem, partnerką, z taką intymnością, z taką bliskością są one związane. Dużo jest też fantazji związanych z niemonogamiczną relacją, czyli na przykład poliamoria, swingowania lub związki otwarte. Także jeszcze są fantazje wokół płynności seksualnej, czyli fantazji, na przykład ja będąc heteroseksualną kobietą wyobrażam sobie seks z inną kobietą lub będąc heteroseksualnym mężczyzną marzę czy fantazjuję o seksie z innym mężczyzną. Więc też wokół tego są fantazje i to są takie najczęstsze tematy, które występują w wyobraźni. Przygotowując się do tej rozmowy, przyznam, że przeglądałam różne fora, grupy dyskusyjne i jeśli właśnie była mowa o fantazjach seksualnych, to pojawiało się takie pytanie, czy jeśli myślę o seksie z inną osobą niż mój partner, partnerka, albo na przykład jeśli myślę o seksie, czy w ogóle o jakiejś intymności, bliskości z osobą tej samej płci, to czy ja zdradzam swojego partnera lub partnerkę? To było jedno z częstszych pytań i czy jesteśmy w stanie udzielić na to odpowiedzi? Odpowiem chyba standardowo, to zależy. Jak to definiuje zdradę? Ja bym nie zdefiniowała fantazjowania o kimś innym jako zdrady, bo jak mówią badania, bardzo wiele osób to robi. Szacuje się, że około 50% kobiet i 60% mężczyzn. I jak wynika z tych badań, bo jest właśnie ta obawa, skoro mój partner, partnerka fantazjuje o innej osobie, to znaczy, że mnie zdradzi. Okazuje się, że z badań wynika, że wcale te osoby nie zdradzają. To jest po prostu tylko i wyłącznie fantazja, która ma na celu intensyfikację podniecenia. Z jakiegoś powodu ta osoba fantazjuje. Być może to jest wprowadzenie różnorodności do obecnego życia seksualnego, stąd fantazjuje na przykład o kimś innym. To jest bardzo częste też. Ale podobno fantazje seksualne zmieniają się wraz z wiekiem i potrzebami. Zresztą napisała pani o tym w swojej książce, że zmieniają się w ciągu całego naszego życia i nie należy ich odczytywać dosłownie. Czy może pani rozwinąć to zdanie, bo to był bardzo ciekawy wątek. To, że mamy jakąś fantazję, nie oznacza, że mamy to zrobić. Fantazja nie oznacza naszych preferencji seksualnych. Fantazja po pierwsze jest przewidywalna, jest bezpieczna i my od początku do końca wiemy, jak ona przebiegnie. To jest taki często idealny obraz seksu. Fantazje pełnią różne funkcje, więc fantazja, jeżeli się pojawi i poczujemy, kurczę, czemu ja mam taką fantazję? O co chodzi? Nie znaczy, że należy to zrealizować. To może być po prostu tylko fantazja, która się pojawiła w naszej głowie. Ta fantazja może pełnić też taką funkcję, że relaksujemy się w ten sposób. Albo nasz partner, partnerka na przykład wyjechał i przez jakiś czas go nie będzie, no to też sobie fantazjujemy. Fantazjujemy, kiedy nie mamy partnera seksualnego. Też fantazjujemy, kiedy przygotowujemy się na przykład do spotkania seksualnego, bo zaczynamy z kimś randkować. Więc w ten sposób sobie jakby tak oswajamy i sobie wyobrażamy, co się między nami wydarzy. Fantazjujemy też, żeby poeksperymentować najpierw w głowie z rzeczami, na które mamy ochotę, z aktywnościami seksualnymi. Więc to jest taka bezpieczna przestrzeń, gdzie możemy sobie swoją seksualność eksplorować. I jeszcze wrócę do tego, że się zmieniają na przestrzeni naszego życia i wieku te potrzeby. Ja przyznam szczerze, że też zrobiłam taką małą mini ankietę, badanie wśród swoich znajomych w różnym wieku. I właśnie jedna z koleżanek napisała mi na Facebooku, że faktycznie coś w tym jest, bo gdy była młodsza, jej fantazje dotyczyły jakichś relacji z młodszymi osobami, natomiast teraz w jej życiu, w jej głowie nie pojawiają się fantazje, nie wiem, z partnerem młodszym, tylko raczej zawsze ta fantazja dotyczy osoby w jej wieku, takiej dojrzałej relacji. No to było bardzo ciekawe. Dojrzewamy, zmieniają się też nasze potrzeby, jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich potrzeb, no i te fantazje właśnie ewoluują, tak jak ewoluuje nasze postrzeganie swojego ciała, swoich możliwości. Seksualność zawiera dwa atrybuty. Jest niezmienna, czyli towarzyszy nam od poczęcia, a drugi atrybut jest zmienna. I to, że nasze fantazje się zmieniają, wynika z tego, że nasza seksualność się zmienia, że nasza historia seksualna też się zmienia i jest coraz bardziej wzbogacająca. Nasze ciała się zmieniają, mamy inne potrzeby, zaczynamy mieć inne doświadczenia, inne rzeczy zaczynają być dla nas istotne, więc stąd te fantazje są inne niż mamy 20 lat i inne niż jak mamy 40 lat. No to wynika z tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy. Być może będzie to tak, na przykład, że na jakimś etapie naszego życia spotkamy kogoś, z kim doświadczymy czegoś niezwykłego w życiu seksualnym i potem o tym będą nasze fantazje. To też jest ciekawe, bo w tej ankiecie, jeszcze muszę tutaj nawiązać się, jedna ze znajomych napisała, że to dziwne, ale moja fantazja dotyczy jakby jednej rzeczy, mianowicie chciałabym w spokoju, przytulona do mojego męża, spędzić z nim po prostu jeden dzień w łóżku. I tak sobie pomyślałam, gdy wymieniała pani te grupy tych fantazji, definiowałyśmy je, między innymi o takim waniliowym, delikatnym seksem związanym właśnie z emocjonalnością, prawda? Że to się bardzo często powtarza i niekoniecznie musi dotyczyć takiej bardzo erotycznej rzeczy, tylko po prostu celem jest zaspokojenie potrzeby bliskości. I psychologicznych potrzeb. Są takie badania holenderskie też o fantazjach seksualnych i one pokazują, że my w fantazjach często nie ma seksu. Tej aktywności seksualnej rozumianej bardzo szeroko, tylko jest właśnie dużo fantazji wokół bliskości, intymności, zatrzymania się, bycia z drugą osobą, o takich potrzebach psychologicznych, kontakcie z własnym ciałem, więc to nie jest tak, że każda fantazja musi się zakończyć orgazmem. To może być fantazja właśnie o tym, że spędzamy czas z partnerem, albo tak jak wcześniej powiedziałam, leżymy na plaży, albo kąpiemy się w jeziorze i to jest dla nas bardzo przyjemne i nas wprowadza w dobry nastrój. I tutaj muszę nawiązać do pewnych książek, o których w ostatnich latach było bardzo głośno. Między innymi mam na myśli 50 twarzy Greya czy 365 dni. Są to książki, które zostały okrzyknięte i określone przez dziennikarzy, podkreślam przez dziennikarzy, a nie przez autorów, jako książki erotyczne, które pokazują, o czym tak naprawdę myślą i czego pragną kobiety. No i gdybyśmy tak patrzyły na pragnienia kobiet właśnie przez pryzmat tych książek, to wydaje mi się, że wyszedłby nam taki zniekształcony i mocno krzywdzący obraz kobiety, która lubi być uległa, która lubi być zdominowana, kontrolowana, wykorzystywana. A przecież tak nie jest. Część kobiet o tym fantazjuje, a część kobiet fantazjuje o innych rzeczach, bo są takie badania, które mówią o tym z 2021 roku, że fantazje o zmuszaniu wbrew woli do aktywności seksualnej posiada 57% kobiet i 48% mężczyzn heteroseksualnych. Więc też sporo mężczyzn też fantazjuje o tym, że kobieta zmusza go do seksu. Tylko pamiętajmy o tym, co należy podkreślić. To, że jakaś kobieta czy mężczyzna fantazjuje o tym, że ktoś zmusza ich do seksu, nie oznacza, że chce, żeby to się wydarzyło w rzeczywistości, ponieważ fantazja jest kontrolowana i przewidywalna, czyli ona wie, co się wydarzy, czy on w tej fantazji i dokładnie wie z kim. To nie oznacza, że kobiety chcą być zmuszane do czegokolwiek. Hipotez jest kilka, które jakby stoją za tym, skąd te fantazje się pojawiają, ale u części kobiet te fantazje są. Mówimy teraz o fantazjach, że one mają taką bardzo ważną, odgrywają rolę w naszym życiu, ale muszę o to zapytać, zapytać, czy może być coś złego w fantazjowaniu? Czy fantazje mają negatywną stronę? Kiedy fantazja powinna nas zaniepokoić? Fantazja powinna nas zaniepokoić, kiedy fantazjujemy o przekraczaniu znacząco norm społecznych, norm prawnych i kiedy bardzo czujemy, że chcemy to zrealizować. Wówczas należy się udać do seksuologa klinicznego, psychoterapeuty, który nam pomoże się z tym uporać. Wtedy może nam się zapalić czerwona lampka, że należy coś z tym zrobić. Rozumiem. Czyli jest to rzadkie, ale czasami się może zdarzyć. Tak. No dobrze, no skoro wiemy, że to jest tak ważny element naszego życia, to jak rozmawiać o swoich fantazjach z partnerem? I czy w ogóle rozmawiać? Warto rozmawiać, bo jak pokazują badania, dzielenia się swoimi fantazjami, to było akurat badanie z udziałem kobiet, znacząco przyczynia się do osiągania orgazmów, one są bardziej intensywne i satysfakcja seksualna, rozumiana jako odczuwanie przyjemności, radości, seksu, znacząco wzrasta. Zanim się podzielimy z drugą osobą naszą fantazją seksualną, to warto się przyjrzeć sobie, czyli jaką ja mam relację z tymi fantazjami, jak ja się z nimi czuję, o czym są te fantazje, czy z partnerem, partnerką chcę porozmawiać o tym, żeby mu pokazać swój świat, swoją seksualność, czy to jest fantazja, którą chcę zrealizować. I tutaj warto się trochę zatrzymać. Czy rzeczywiście ja tę fantazję chcę zrealizować, czy ona mówi o jakiejś innej mojej potrzebie psychologicznej? Bo możemy opowiedzieć jakąś fantazję, będąc pewną, że okej, to chcę zrobić, a potem się okazuje, że nie, tylko że partner wysłucha tej fantazji i może być zaskoczony, może być przestraszony. Więc warto zastanowić się, po co mi jest realizacja tej fantazji i jakie są możliwe scenariusze. No bo w naszej głowie jest scenariusz taki, jaki chcemy, a na żywo mogą być bardzo różne, więc zaczynamy od siebie. Moja koleżanka też prosiła, żebym panią zapytała, czy mówić mężowi o tym, że fantazjuje się na przykład o spotkaniu z Keanu Reeves, czy nie? To zależy, jaka jest relacja między partnerami, jak partner reaguje na to, że ta koleżanka, powiedzmy, może być zainteresowana nawet Keanu Reevesem, jak u nich wygląda zazdrość. To wszystko zależy od pary. Czy ten mężczyzna nie poczuje się zagrożony, że nawet jest jakaś trzecia osoba, nawet jeżeli to jest tylko wyłącznie na temat poziomie słowa w sypialni z nimi, więc warto gdzieś, zanim powiemy takie słowa, sobie to poeksplorować, czy partner jest gotowy na to, żeby powiedzieć tę fantazję seksualną. No dobrze, a jeśli nie jest gotowy, to czy możemy go jakoś tak spokojnie przygotowywać do takiej zmiany, bo to się trochę wpisuje w tę dojrzałość, tak mi się wydaje, dojrzałą miłość. Wspomniałyśmy na początku, że o seksie, o erotyzmie, seksualności bardzo trudno nam się mówi. Wiemy już dlaczego. To może być brak edukacji seksualnej, to też mogą być jakieś normy kulturowe, które wpojono nam głęboko, ale warto, mimo wszystko warto o tym rozmawiać, warto te swoje granice przesuwać. Trzeba robić to w taki delikatny sposób. Właśnie jeśli jakby rozjeżdżamy się trochę w tym myśleniu. My jesteśmy gotowi na to, żeby o tym porozmawiać, żeby zmienić coś w naszej sypialni, a nasz partner nie do końca. To czy naciskać na niego, czy może po prostu spokojnie go zacząć przygotowywać do tych zmian? Naciskanie i zmuszanie nie jest dobre, bo to powoduje napięcie w dwóch osobach. Odwrotny efekt można osiągnąć. Tak, że jedna osoba będzie naciskała, a druga się będzie wycofywała. Kiedy czujemy, że partner nie jest gotowy na rozmowę o naszych fantazjach, to możemy to wysądować trochę w inny sposób, delikatniejszy. Na przykład puszczając jakiś film, niekoniecznie pornograficzny, ale są różne filmy fabularne, w których są różne sceny, aktywności jakieś seksualne, które nam się mogą podobać. Na przykład jest klasyk 9,5 tygodnia, w którym partnerka ma zawiązane, główna bohaterka ma zawiązane oczy, a główny bohater karmi ją różnym jedzeniem. Jeżeli mamy fantazję seksualną o tym, że nasz partner, na przykład mamy mieć zawiązane oczy i nas karmi jakimiś różnymi pokarmami, to możemy puścić taki film i w czasie tej sceny powiedzieć, słuchaj, a co ty o tym sądzisz? Jak ty się masz z tym, że oni to robią? I w ten sposób wysądować i to może być taki dobry pierwszy krok, żeby w ogóle zacząć o tym rozmawiać. Taki bezpieczny, bo jest takie przekonanie, że jak ktoś ma jakąś fantazję, to znaczy, że on, ona to musi zrobić, więc w partnerze czy w partnerce to może pojawić się napięcie, no dobra, powiedziała mi, że fantazjuje o Keanu Reevesie, to znaczy, że chce, żeby był jeszcze seks z innym mężczyzną. To niekoniecznie to oznacza. To może być tylko metafora, symbol, sygnał o tym, że chcemy coś zmienić, a niekoniecznie, że chcemy to właśnie zrobić, jak pani podkreślała. No dobrze, no ale czasami możemy mieć opornego partnera, partnerkę. Czy warto wtedy zasięgnąć poradę, albo zapisać kogoś na warsztaty, albo, nie wiem, poprosić o wsparcie terapeuty? Czy takie działanie ma sens, jeśli ktoś ma taki opór wewnętrzny? Robienie czegoś za kogoś, to bym się zatrzymała. Czy to jest stały schemat w tej relacji, że to kobieta robi za mężczyznę kogoś i za niego coś i jakby go do czegoś tak pcha? I czemu to ma właściwie też służyć? Może się tak zdarzyć, że ludzie w związku są na różnym etapie rozwoju psychoseksualnego, seksualnego i jedna osoba się rozwija, czyta, interesuje się, chodzi na warsztaty, rozwija się psychologicznie, rozwija się jakoś cieleśnie, a druga nie. I wtedy jest bardzo duża dysproporcja. I jeżeli druga osoba cały czas jest w takim oporze, no to też to jest takie pytanie o tę relację. Też jedna osoba może się później stawiać w roli takiej osoby, która po prostu ma decydować, lidera, prawda, w związku, a to też dobrze nie służy. Czy fantazje męskie i damskie się różnią? Trochę się różnią, ale nie aż tak bardzo, jak nam się wydaje. Często jest takie przekonanie, że powiem partnerowi, partnerce swojej fantazji, bo uzna mnie za nienormalnego, nienormalną, zboczonego, zboczoną, tak, zbyt wyuzdaną i bardzo się boimy, że nasze fantazje są dziwne, że nikt nie ma takich fantazji. Jak się okazuje, te fantazje są wspólne dla wielu osób i ludzie mają po prostu podobne do siebie fantazje. Kobiety częściej może trochę fantazjują o takim właśnie waniliowym, zmysłowym seksie, częściej też na przykład w swoich fantazjach, co wyszło też w badaniach doktora Justina Lehmillera, fantazjują o tym, że mają inne ciało na przykład i fantazjują o siebie z przyszłości, a mężczyźni fantazjują o sobie z przeszłości. I to wynika z tego, że mężczyźni, myśląc o sobie z przyszłości, myślą o tych potencjalnych, ale niezrealizowanych możliwościach seksualnych, czyli spotykali się kiedyś z kimś i był potencjał na jakieś spotkanie seksualne, a ono nie wyszło, więc sobie fantazjują o tym, co by było, gdyby się udało, a kobiety, myśląc o sobie z przyszłości, to dodają sobie cechy, których obecnie nie posiadają, a które bardzo by chciały być, a które twierdzą, że, czy mają przekonanie, że pomogłyby im w tym życiu seksualnym, czyli są bardziej pewne siebie na przykład. No i częściej o zmianie jakby ciała, no to też jest takie, wynika też z kultury, w której żyjemy, gdzie ten wygląd, szczególnie u kobiet, no jest poddawany takiej silnej presji. Czy te fantazje erotyczne definiują nas, kim jesteśmy? Nie. Nie, ale są częścią nas. Są częścią nas i fantazje mówią też o nas i o pewnych naszych potrzebach emocjonalnych. Na przykład kobieta, która fantazjuje o seksie z większą liczbą osób, to nie znaczy, że ona teraz koniecznie ma pragnienie, żeby pójść do swinger clubu, tylko być może to jest o potrzebie takiej, że ona chce być bardziej adorowana albo uwodzona, bo warto wtedy się przyjrzeć, jaka ona jest w tej fantazji, jak inne osoby ją traktują, co ona otrzymuje i być może to jest fantazja o potrzebie różnorodności w obecnej relacji, o potrzebie nowości i o potrzebie bycia taką hołubioną w tym seksie, więc mówi o naszych też potrzebach seksualnych, emocjonalnych i też w jakimś sensie jest ona powiązana z tym, jacy jesteśmy, co robimy w życiu, jakie mamy zainteresowania. No w tym świecie fantazji to się wszystko pojawia. Wyobrażam sobie, że osoba, która w ogóle ma bardzo rozbudowaną wyobraźnię, to jej fantazje mogą być niezwykle rozbudowane, jeżeli chodzi o scenografię, o dźwięki, o zapachy, więc to też wynika z tego, z kim jesteśmy. Pięknie powiedzieliśmy o tych fantazjach, ale wspomniała Pani, że do fantazji erotycznych przyznaje się 97% osób, a mnie zaintrygowało jeszcze te 3%. Czy to są osoby, które rzeczywiście nie mają fantazji erotycznych? Czy zdarzają się takie osoby? Czy po prostu no, nawet w badaniu nie potrafiły się do tego przyznać? Część osób cierpi z powodu takiego zaburzenia, które polega na tym, że one nie mają w ogóle fantazji, czyli nie mają takiej zdolności do wyobrażania sobie mentalnych obrazów, ale to jest bardzo niewiele. A część osób twierdzi, że nie ma fantazji seksualnych, ponieważ myśli o seksie takie delikatne, że to nie są fantazje seksualne, więc to może wynikać z tego, że wyobrażenie jest o tym, że to ma być jakiś pieprzny seks, a nie jest i nie zalicza się ich do fantazji seksualnych. To są badania amerykańskie, ale powiedziałabym jeszcze o badaniach polskich, bo ostatnio okazał się taki raport, w których udział wzięło ponad 1000 kobiet w wieku od 18 do 65 i 57% badanych kobiet stwierdziło, że ma fantazję, a 43% nie. Czy mówimy o badaniu Seksualna mapa Polki? Tak, tak. Tam między innymi było o fantazjach erotycznych, że 41% kobiet, to była najwyżej wskazywana właśnie liczbowo odpowiedź, marzy o seksie z znajomą osobą, ale nie partnerem. I to było właśnie bardzo, bardzo ciekawe, że te nasze fantazje dotyczą osób, które my znamy, nam bliskich, a niekoniecznie jakichś wyimaginowanych właśnie. Też ciekawe jest, że skoro badania światowe mówią o tym, że praktycznie każdy ma fantazje seksualne, to skąd w badaniu w Polsce wyszło, że nieco ponad połowa tylko zgłasza kobiet, a co z resztą? Czy to jest jakby silny wstyd przed tym, żeby się przyznać, że się ma fantazję seksualną, czy nie rozumiemy, czym jest fantazja seksualna, albo takie swobodne myśli o seksie nie uważamy za fantazję seksualną? No zaciekawiło mnie to. Nie wiem, ja bym jednak poszła chyba w tym kierunku właśnie, że wiele z nas się po prostu wstydzi do tego przyznać. Pani Klaudio, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę i dziękuję Państwu za wysłuchanie. Finał historii. Wysłuchałyśmy rozmowy z ekspertem na temat fantazji erotycznych, a ze mną w studiu jest Aleksandra Pucułek. Witaj, Olu. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj mogły porozmawiać o tym fascynującym temacie fantazji erotycznych. No, ja też się cieszę. Dzisiaj będę się posiłkować bardzo ciekawym badaniem. Seksualna mapa Polki. To jest badanie, ankieta dotycząca życia erotycznego, seksualnego Polek. Jedna z części tego dokumentu dotyczy też rodzaju fantazji seksualnych kobiet. I może cię zaskoczę, a może nie, najwięcej kobiet oczywiście biorących udział w tym badaniu, bo aż 41% wskazuje jako fantazję erotyczną seks ze znajomym mężczyzną, ale nie swoim partnerem. Na drugim miejscu jest seks z nieznajomą osobą. Czyli o zdradzie. No tak. No to mi pokazuje jedno, no bo chyba nie fantazjuje się, nie myśli się o zdradzie, jeżeli się ma zrealizowane wszystkie potrzeby w związku. Bo być może po prostu to podgrzewa związek i relacje damsko-męskie, ale rzeczywiście jest to zaskakujące. Czyli zdrada jest taką, można powiedzieć, że w tej ankietowanej grupie kobiet najsilniejszą fantazją. To trochę smutne to badanie, bo okazuje się, że to szczęście w związkach jest to złudne. Natomiast wiesz co, poruszyłaś bardzo ciekawą rzecz, która się już pojawia wielokrotnie w naszych podcastach, czy to w rozmowach z ekspertami, czy to w rozmowach w studiu, że nie potrafimy o takich rzeczach rozmawiać. To też już kiedyś mówiłam, ale bardzo zgadzam się z tym twierdzeniem i powtarzam je, gdzie mogę. Nie potrafimy mówić o seksualności, bo to jest dla nas temat tabu, a to wynika z tego, że nie przeszliśmy jako społeczeństwo rewolucji seksualnej. Tak, zdecydowanie. Wiesz co, to badanie też jest o tyle ciekawe, że jest tam informacja, skąd czerpiemy wiedzę na tematy dotyczące seksualności, erotyki i okazało się, że z internetu. No to mnie w ogóle nie zaskakuje, kiedy rozmawiam z młodzieżą i rozmawiam też o edukacji seksualnej i o tym, jak są prowadzone niektóre lekcje albo jak wyglądają podręczniki do wychowania, do życia w rodzinie, no to łapią się za głowę nauczyciele, rodzice, uczniowie, no i co z tego, no. Natomiast na przeciwległym biegunie była rozmowa z mamą. No to właśnie wynika z tego, że nie potrafimy rozmawiać. I tego, że czerpiemy wszelką wiedzę właśnie z internetu, a w internecie, jak wiemy, wszystkie rzeczy są seksualizowane, brutalizowane. Mam takie wrażenie, że w przestrzeni publicznej, przez to, że pojawiają się takie książki jak 50 twarzy Greya czy 365 dni Blanki Lipińskiej, to jest takie przekonanie, że wszystkie kobiety albo znaczna większość tych kobiet fantazjuje o porwaniach, o silnym mężczyźnie, który je zdominuje. Wiesz, ja to już chyba mówiłam w którymś podcaście, ale może to dalekie skojarzenie, ale to trochę wynika z tego, że jesteśmy karmione tymi bajkami o księciu na białym koniu, więc już w tym jest jakaś zasada dominacji, tak? Biedna, wrażliwa, delikatna królewna czeka na tego męskiego królewicza. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że te nasze fantazje, o których nie mówimy, ale je mamy, one rosną razem z nami, że kiedy jesteśmy małymi dziewczynkami, ja się wychowałam w ogóle na książkach pani Musierowicz i tam po prostu ta miłość romantyczna była naprawdę po prostu taka romantyczna. W Jerzycjadzie? Tak. Jeśli miałam jakiekolwiek fantazje, tak sobie wyobrażałam takie romantyczne sytuacje, to właśnie one były zbudowane na tej lekturze książek pani Musierowicz albo Ani z Zielonego Wzgórza. Ale to wiesz, to teraz mówisz o miłości w kontekście emocjonalnym i psychicznym. Ale też takiej fantazji, bo wiesz, jednak młode dziewczyny leżąc sobie, nie wiem, w swoich sypialniach wieczorem myślą i fantazjują o tym, że może właśnie spotkają na swojej drodze jakiegoś miłego Gilberta. A potem jak wyrastamy z tej Jerzycjady... No, bierzemy za 50 twarzy Greya. To oczywiście żart. Ale wtedy inni bohaterowie się pojawiają. Ale to zobacz, to bardzo ważną rzecz poruszyłaś. To znaczy, że często te fantazje skądś czerpiemy. Właśnie z literatury czy z filmów. Tak, dokładnie, że to nas inspiruje właśnie i w jakiś sposób ukierunkowuje. Więc ważne, żeby te filmy i te książki były właściwe. Mhm. To jest taka oczywistość, nie? Że te fantazje się zmieniają, rosną, dojrzewają, modyfikują się. To chyba gdyby nie zmieniły się, to byłoby coś niezdrowego. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zachęcam do wysłuchania naszych podcastów na player.radioz.pl albo na YouTubie. Jesteśmy też na Spotify, jesteśmy też na Google Podcast, Apple Podcast. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału i oglądania też innych naszych podcastów: Machina władzy, Materiał dowodowy i Współrzędne Świata. Dziękuję. Psyche. Podcast psychologiczny. Więcej podcastów na player.radioz.pl.